pięć psychologicznych supermocy, które będą nam potrzebne w naszym umyśle, żebyśmy sprostali, dali radę i rozkwitali w warunkach, jakie mamy dzisiaj w świecie. Oni piszą tutaj to wszystko z punktu widzenia środowiska pracy, ale myślę sobie, że można rozszerzyć te zagadnienia i nie mówić jedynie o pracownikach firm, ale można tutaj mówić o wszelkich ludziach, którzy chcą coś osiągnąć, zbudować swoją karierę, czy to w pracy, czy we własnej działalności biznesowej. Bo to są bardzo uniwersalne rzeczy. Posłuchajcie zresztą. Dramatyczne wyzwania stawiane przez nowy rynek pracy. Zawrotne tempo zmian technologicznych. Kolejne start-upy wstrząsające całymi branżami. Coraz większa niepewność i zmienność na rynkach globalnych. Rozbudziły nasze zainteresowanie, piszą psychologowie. Swoje kariery poświęciliśmy polepszaniu psychicznego dobrostanu. O, i to jest ważny temat. Polepszanie psychicznego dobrostanu. Zaniepokoił nas więc fakt, że ludzie nie radzą sobie z tymi nowymi wyzwaniami. A działo się to jeszcze przed pandemią COVID-19, która tylko pogorszyła sytuację. Około połowy pracujących Amerykanów zmaga się z wypaleniem zawodowym. Połowa, słuchajcie. 76% uważa, że stres w miejscu pracy wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie. Co się dzieje? Nadmierny stres w pracy wiąże się z kosztami leczenia sięgającymi 190 miliardów dolarów. A to tylko w Stanach oczywiście. Winny jest również setkom tysięcy niepotrzebnych śmierci. W pracy, gdzie spędzamy większą część każdego dnia, jesteśmy nieszczęśliwi, zmęczeni i chorzy. Co się dzieje ze światem? Na temat tego, jak przyszłość zmieni rynki pracy i sposób pracy, wiele już napisano. Jak jednak zmieni to nas? Jak upewnić się, że wyjdziemy z tego cało? No właśnie, na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć we współpracy z setkami przedsiębiorstw zatrudniających miliony pracowników na całym świecie. W niniejszej książce dzielimy się naszymi wnioskami. Zaczynamy od powiązania dzisiejszych wyzwań z przeszłością. Już nie pierwszy raz nasz gatunek musiał zaadaptować się do nowych warunków pracy. Jak wyjaśniamy w rozdziale pierwszym, nasz mózg ewoluował przez miliony lat, dopasowując się do konkretnego rodzaju pracy. Pracy, którą nasi przodkowie dobrze znali. Łowiectwa, rybołówstwa i zbieractwa. Łowiectwo i zbieractwo to nadal ten typ zajęcia, do którego nasz mózg jest najlepiej przystosowany. Mózg zbieracza nadaje się do 5-godzinnego dnia pracy, życia we wspólnocie, kreatywnej eksploracji nowych terenów oraz wzmacniania związku z naturą. Ciekawe, które z tych elementów występują w Twojej pracy, czy zajęciu, czy biznesie. Jednakże około 10 tysięcy lat przed naszą erą ten sam mózg wynalazł technologie i struktury, które przyczyniły się do pierwszej wielkiej transformacji sposobu pracy, przejścia od zbieractwa do rolnictwa. Była to bolesna zmiana. To oczywiste, gdy zdamy sobie sprawę z niedopasowania mózgu łowcy i zbieracza do nowej aktywności, jaką jest uprawa roli i osiadły tryb życia, prawda? Każda kolejna zmiana sposobu pracy, najpierw rolnictwo, potem uprzemysłowienie, a następnie to, z czym zmagamy się dziś, czyli rewolucja technologiczna, wiązała się z ogromnymi kosztami ludzkimi. W niektórych przypadkach koszty były tak duże, że historycy i antropolodzy nadal mają problem z wytłumaczeniem, jak to się właściwie stało. Dlaczego jako gatunek przeszliśmy na tak nam obce formy pracy? Formy pracy, które są tak całkowicie sprzeczne z naszymi wrodzonymi umiejętnościami. Nagrodą społeczną okazała się lepsza kolektywna produktywność i zaawansowane technologie. Jednakże ta zbiorowa nagroda zmaterializowała się kosztem miliardów cierpiących jednostek, które nigdy nie sięgnęły po korzyści. Dzisiejsza transformacja zagraża naszemu dobrostanowi na wiele nowych, niespodziewanych sposobów. Jak tłumaczymy w rozdziale drugim, już samo tempo zmian oznacza, że zmieniamy lub tracimy pracę dwa razy szybciej niż w szczytowym okresie rewolucji przemysłowej. No, świat taki dzisiaj jest, prawda? Możemy mieć cztery różne kariery.
Według szacunków do 2030 roku z powodu automatyzacji na całym świecie pracę straci 800 milionów pracowników. Co się wtedy wydarzy na świecie? Z tego samego powodu nawet 80% będzie musiało pogodzić się z redukcją zarobków. Do czego zmierzamy w tym świecie? Posłuchajmy dalej. Wiemy, co się później stanie. W rok po utracie pracy śmiertelność wzrasta o 50-100%. Samo bezrobocie zwiększa ryzyko ataku serca o 35%, a wraz z brakiem pewności zatrudnienia zwiększają się współczynniki dotyczące prawie każdej kategorii psychicznego dyskomfortu i cierpienia, depresji, lęków i nadużywania substancji psychoaktywnych. Zewsząd mam sygnały o tym, jak rosną te wskaźniki, prawda? Dołóżmy do tego ryzyko związane z nowym charakterem samej pracy. Zacznijmy od aspektów społecznej izolacji. Czasy 20-letnich znajomości zawartych w miejscu pracy już minęły. Nie ma stabilnych społeczności zawodowych, które wspierałyby nas w trakcie całej kariery. W przypadku pracowników w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat przeciętny czas spędzony w jednej firmie wynosi 2,8 roku. Koledzy przychodzą i odchodzą, podobnie jak my, co skutkuje nienaturalnie wysokim współczynnikiem rotacji zatrudnienia. Według szacunków w nadchodzących latach 25-30% pracowników w Stanach Zjednoczonych będzie pracować zdalnie. Uczucie osamotnienia podwoiło się w ciągu ostatnich 20 lat, co zwiększyło współczynniki zapadalności na depresję, ataki serca i ogólnie śmiertelność. Dołóżmy do tego zmienność i niepewność otoczenia, z którymi musimy się zmagać jako jednostki i organizacje. Modele biznesowe tracą swoją aktualność z dnia na dzień. Niegroźny konkurent nagle staje się liderem rynku. Zespoły dowiadują się, że produkt, nad którym pracowano miesiącami, już jest przestarzały. Grupy współpracowników rozpadają się na wiele mniejszych, z których każda przypisana jest do kolejnej, całkiem nowej inicjatywy. A inicjatywy rozrzucone są po całym globie. 61% pełnoetatowych pracowników twierdzi, że stres obecny we współczesnym miejscu pracy wywołuje u nich choroby. 61%. Nie martwcie się, to nie jest tylko negatywny fragment, na końcu będzie o pozytywnych sprawach, poczekajcie. W Stanach Zjednoczonych przekłada się na to 120 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie, a w Chinach milion. A jednak, no, na szczęście, nie jesteśmy skazani na zgubę. Na świecie żyją ludzie posługujący się umysłem jutra, z których winniśmy brać przykład. Wiemy to i znamy się na tym zagadnieniu, piszą autorzy, całkiem nieźle. Dzięki kilkudziesięcioletnim badaniom psychologicznym z zakresu dobrostanu i pozytywnego rozwoju. Oboje poświęciliśmy tym zagadnieniom swoje życie, zarówno w roli klinicystów, jak i innowatorów. W przypadku Martiego podróż rozpoczęła się w latach 60. ubiegłego wieku na Uniwersytecie Pensylwanii. 30-kilkuletnie badania doprowadziły go do zdefiniowania warunków, w których ludzie albo rozkwitają, albo uginają się pod ciężarem stresu. Choć rodziło to jego ogromną frustrację, psychologia akademicka nie była gotowa do wyciągnięcia logicznych wniosków z tych badań. Owszem, wyniki badań wykorzystywano przy leczeniu depresji, można to nazwać spojrzeniem psychopatologicznym. Ale przecież ich implikacje były szersze i ważniejsze. Na ich podstawie można było dowiedzieć się, jak spełniać się w życiu, jak stać się odpornym na wstrząsy, a także jak unikać negatywnych skutków, takich jak depresja. W latach 90., jak zobaczymy w rozdziale trzecim, Marty stał na czele nowej dziedziny psychologii, zwanej psychologią pozytywną. Jako prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz założyciel Ośrodka Psychologii Pozytywnej, Marty przez ostatnie 30 lat udowadniał, że dobrostan i szczęście są w zasięgu ręki, a także, że nasz potencjał rozwoju jest ogromny, pod warunkiem, że weźmiemy sobie tę naukę i jej kluczowe zasady do serca. Gabriela z kolei, z wykształcenia lekarz medycyny, pierwsze 10 lat kariery poświęciła badaniom z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. To są niesamowite odkrycia prowadzące do
powstawania zdjęć aktywnego mózgu, prawda? Naukowcy potrafią zidentyfikować, które obszary mózgu się włączają podczas, nie wiem, reakcji na ból, reakcji na przyjemność, wyobrażania sobie itd., itd. Podobnie jak Marty pragnęła czegoś więcej niż tylko redukcji psychopatologii. Ona chciała pomóc ludziom, by mogli się rozwijać i czerpać radość z życia. No właśnie, to jest ta różnica między medycyną, która tylko leczy choroby, a rozwojem osobistym, który pokazuje nam, co dalej, prawda? Jak możemy rozwijać swoje możliwości. No i Gabriela chciała pomóc ludziom, by mogli się właśnie rozwijać i czerpać radość z życia. Marty dzięki wieloletniej pracy nad optymizmem, pozytywnymi emocjami, związkami społecznymi i dobrostanem był naturalnym kandydatem na współpracownika Gabrieli. Ważnymi sprzymierzeńcami w badaniach byli myślący perspektywicznie liderzy dużych przedsiębiorstw, których podwładni muszą być jak najbardziej produktywni i którzy rozumieją, z czym zmagają się ich pracownicy, z narastającą presją psychologiczną przy przyspieszających zmianach. Najbardziej innowacyjni liderzy łakną eksperymentów. Zorientowani są na dane i dowody naukowe. Wierzą, że istnieje lepszy sposób. Mamy nadzieję, że znajdą w tej książce pewne pomocne wskazówki. Badania przeprowadzone przez nasze laboratorium, uwzględniające dane od setek tysięcy pracowników z każdej branży i z wielu zakątków świata, dowodzą, że istnieje 5 psychologicznych supermocy, które mają kluczowe znaczenie dla dobrostanu, poczucia spełnienia i pozytywnego rozwoju w XXI wieku. Pierwszy z nich, pierwsza supermoc to rezyliencja, zdolność adaptacji do zmian. Rezyliencja, nauczmy się resilience, tak? No, ale nauczmy się tego nowego słowa, może wejdzie do języka polskiego. Czyli rezyliencja, zdolność adaptacji do zmian i zwinność poznawcza. To fundamenty, dzięki którym możemy rosnąć w siłę w czasach ciągłych zmian. Druga supermoc. Odnalezienie sensu i znaczenia. Meaning and mattering. Motywacja popychająca nas do przodu. Popatrzcie, to są wszystko takie miękkie umiejętności, prawda? One stają się w tej chwili coraz ważniejszym elementem w naszym życiu. Trzecia supermoc. Szybkie nawiązywanie relacji międzyludzkich. Podkreślam, szybkie. Nawiązywanie relacji międzyludzkich, by wzmocnić wsparcie społeczne. Social support, to jest S. Więzi z innymi, które są niezbędne, byśmy mogli rozkwitnąć. Czwarta supermoc, prospekcja. P, prospection. Meta umiejętność, dzięki której wyprzedzamy zmianę. Sam jestem ciekaw tej prospekcji. No i piąta, kreatywność i innowacyjność. I, czyli innovation. Nasz wyjątkowy ludzki dar, który powrócił do łask w miejscu pracy po latach zapomnienia. Pierwsze litery wymienionych umiejętności w języku angielskim składają się na łatwy do zapamiętania akronim PRISM. Owe umiejętności stanowią 5 komponentów umysłu jutra. Sposobu myślenia, czy też nastawienia pozwalającego nam przewidywać zmiany, odpowiednio planować działania, reagować na przeciwności i w pełni wykorzystać swój potencjał. W tej książce szczegółowo opisujemy każdą moc i wyjaśniamy, dlaczego mają one znaczenie dla naszego dobrostanu i rozwoju w miejscu pracy jutra. Tłumaczymy również, w jaki sposób możesz je w sobie rozwinąć. Łączymy wyniki własnych nowatorskich badań z wiedzą zaczerpniętą z istniejącej literatury, aby wyposażyć Cię w najpełniejsze i najaktualniejsze zrozumienie świata.